Witam. Dzisiaj w warsztacie mamy dwa urządzenia. Są to transmitery sieciowe. No i te urządzenia, jak wiecie, kupuje się przeważnie parami. Do czego służą te transmitery? Mianowicie do przesyłania danych przez zwykłą sieć elektryczną. Tutaj mamy gniazda LAN. Jeżeli chodzi o model, jest to model TL-PA9025P. Tutaj to jest wersja trzecia. A to jest wersja czwarta. Jakie mamy usterki w tych obu modelach? Mianowicie oba się nie włączają. Więc co, spróbujmy naprawić oba urządzenia. Może zacznijmy sobie od numeru czwartego, od wersji czwartej. Okej, tak to wygląda w środku. Zobaczcie, tutaj na tej ściance mamy cały radiator. Tutaj wszystko sprowadza się właściwie do jednej płytki. O, zobaczcie, i chyba już widzę pierwszą usterkę. Napuchnięty kondensator. Więc na 100% będziemy musieli go wymienić i być może będzie to jedyna usterka, no bo tutaj tak naprawdę... Tutaj są jeszcze jakieś bezpieczniki z tego, co widzę. No dobra, więc co? Wyjmujemy całą tą płytę. Ach, jeszcze zapomniałbym. Pokażę wam, że faktycznie te urządzenia się nie włączają. Zobaczcie, mamy miernik. Tutaj nam wskazuje 0. Wpinam urządzenie i pokazuje tutaj w tym momencie 2 W. Ale żadna z tych diod się nie świeci. Mamy 0, kompletnie 0 reakcji. Tutaj ten przycisk też nie reaguje. No trochę mi się nie podoba budowa tego, zobaczcie, tutaj jest wszystko polutowane i poklejone. Nie wiem, być może tak ma być, no bo niby ten sygnał sieci tutaj jest modulowany, prawda? No, tędy muszą być przesyłane dane. Także może tutaj jakieś interkonektory po prostu nie wchodziły w grę i trzeba było normalnie te kable polutować. Szczerze powiem, nie mam pojęcia, bo pierwszy raz rozbieram tego typu urządzenia. Ale co by nie było, zasilacz musi być, a zasilacz znajduje się tutaj. Tutaj zapewne mamy jakieś filtrowanie. Mamy główny kondensator 400 V, mostek Gretsa, trafo. I tutaj jest kondensator, który pewnie jest filtrujący. Dobra, pójdźmy pod mikroskop i sprawdźmy, jakie półprzewodniki jeszcze tutaj występują. Dobra, tutaj mamy nasz napuchnięty kondensator, jak widzicie. Zaraz obok mamy... To jest chyba pamięć serial flash. Gdzieś oprogramowanie musi być trzymane, a tutaj nigdzie nie widzę żadnej pamięci oprócz tej. Dobra, sprawdźmy procesor. Procesor to Broadcom BCM6500. Ok, mamy tutaj jeszcze jakiś układ scalony, odpowiedzialny za komunikację po LAN-ie. Jest również Broadcom B50212E. Dobra, sprawdźmy sobie drugą stronę płytki. Tutaj mamy jakąś przetwornicę DC to DC, a nawet dwie przetwornice. I zobaczcie, po drugiej stronie zasilacza, tutaj jest nasz zasilacz, widzicie ten kondensator duży. Po drugiej stronie zasilacza mamy nasz kontroler, który zamienia napięcie wejściowe na napięcie DC. I jest jeszcze jeden układ scalony, coś czego nigdy nie widziałem, MSC LE87612. A tak jak widzicie, poza tym niewiele się dzieje na tej płytce. Tu mamy jakieś trafa, które pewnie odpowiadają za tak jakby wstrzykiwanie sygnału do naszej sieci, to znaczy sieci domowej 240 V.
Weźmy się na początku za ten kondensator. Okej, mamy to. Zobaczcie. 470 mikrofaradów, 16 V. Ja tutaj wlutuję Rubicona 470 mikrofaradów, 25 V. On jest na takim samym rastrze, więc będzie idealnie nam pasował. No dobra, poskładajmy nasze urządzenie z grubsza do kupy. I co? Podłączamy do sieci. O, proszę, mamy zielone światełko. Ledwo co widać, ale widać. Mamy zielone światło. Pobiera 3 W. Cały ten transmitter. Czyli dobra, nasz transmitter przynajmniej już daje znaki życia. Dobra, to wiecie co? To może zróbmy tak. Wypnijmy teraz skrętkę i zobaczymy, czy on jakkolwiek się zgłosi mi w sieci lokalnej. Dobra, wpiąłem skrętkę i zobaczcie, kurczę, te diody bardzo słabo świecą. Ale mamy drugą zaświeconą diodę zieloną, zobaczcie. No i proszę, nasze urządzenie jest widoczne, jak widać. Nic ciekawego tak naprawdę tutaj nie ma. Dobra, także nasze urządzenie przynajmniej działa do tego stopnia, że po prostu jest widoczne w otoczeniu sieciowym. Więc co, zabieramy się za następne urządzenie, żeby przetestować, czy oba urządzenia będą komunikować się po sieci 240 V. O proszę, zobaczcie, mamy tutaj całkowicie inną budowę. O, do zmian jest bardzo dużo. Niestety, te dwie płytki ze sobą zlutowane. Użyli tutaj interkonektorów. Aj, nie podoba mi się to. Wersja czwarta jednak była dużo lepiej rozwiązana. A, no tak, zapomniałem pokazać, że ten sprzęt faktycznie nie działa. Patrzcie, 3,3 W, ale nie świecą się tutaj żadne diody. Nic, absolutnie nic. Teraz 2,6, 2,7, ale tutaj jest ciemno. Ok, rozbieramy sprzęt dalej. Może jest podobna usterka jak w poprzednim, chociaż widzieliśmy, że budowa była zupełnie inna. Zapomniałem włączyć nagrywanie, ale wszystkie te 4 piny można podgrzać na raz. Ok, zobaczcie, tak wygląda ta kanapka rozłożona. Tutaj ewidentnie mamy w tym miejscu zasilacz, a w tym miejscu całą logikę, więc na początku zajmijmy się zasilaczem. Być może, tak jak powiedziałem, usterka jest bardzo podobna, czyli ten kondensator, ten tutaj,
który jest położony bardzo blisko radiatora, ma już duży ESR, lub być może ten. Sprawdzimy oba kondensatory w pierwszej kolejności. Te tutaj dwa kondensatory są na 400 V, więc one są najprawdopodobniej w porządku. OK, mamy już oba kondensatory. 16 V 470 mikrofaradów i 16 V 1000 mikrofaradów. Ten markowy, jak widzimy, Nishikon, a ten średniej marki. Dobra, na początku sprawdźmy ten markowy. No i zobaczcie, ten markowy jest w porządku. Teraz ten drugi. Jak myślicie, czy będzie taka sama usterka jak w poprzednim? Ten też jest w porządku. Czyli mamy inną usterkę. Dobra, montuję kondensatory do środka. No dobra, przyjrzyjmy się bliżej zasilaczowi. Zobaczcie. Widać tutaj jak na dłoni, że plus i minus jakieś napięcie pinie przez te piny tutaj. Sprawdziłem od spodu, jak wygląda to przy tych pinach. Te piny tutaj są całkowicie ślepe. One robią tylko za podpórkę i nic więcej. Tutaj, przez te piny, jak widzicie, dociera również sygnał z gniazdka. Albo coś takiego, nie wiem, jest jakoś modulowany. W każdym razie te piny są sygnałowe, ale to jest nasze zasilanie. Więc na samym początku sprawdźmy, czy tutaj dostajemy, nie wiem, 5V, 12V, 3,3V, jakie by tam standardowe napięcie by nie było. No dobra, jak widzicie, wlutowałem się już tutaj do 240V przewodem, żeby tutaj po prostu nic nie grzebać, nie dotykać rękami i tak dalej. Zobaczyłem, jak wygląda tutaj od spodu połączenie z tymi pinami, więc tak, tutaj na tym końcu mamy dwie masy, a na tym końcu mamy dwa plusy. I teraz zobaczymy sobie, na razie bez oczywiście żadnego obciążenia, jakie napięcie nam tutaj wyskoczy. OK, podłączam urządzenie do prądu. W tym momencie pobiera 0,2 W. 10,8 V, takie dziwne trochę to napięcie, nie? Rozumiem 12 V, ale 10,8 wydaje się być całkiem stabilne. No dobra, ale mimo wszystko, podłączmy sobie teraz do tego zasilacza jakiś rezystor. No dobra, jak widzicie, podłączyłem sobie tutaj rezystor 40 ohmów i zobaczymy, co nam wskaże teraz miernik. Podłączam zasilanie. Mamy pobór mocy z gniazdka 3,7 W i zobaczcie, mamy stabilne 10,9 V, czyli zasilacz jest w porządku. Jak najbardziej w porządku. Czyli coś musi być nie tak dalej. No i rezystor się grzeje, jak to rezystor. No dobra, jak widzicie, rozebrałem już całe urządzenie, zdjąłem radiator tutaj z tego. Pomierzyłem wszystkie napięcia. Tutaj. Wszystkie napięcia są w porządku. 1V, 1,2 V, 3,3 V. Wszystko tutaj wygląda świetnie. Te układy grzeją się tak, jak powinny się grzać. Ten grzeje się bardzo lekko, no procesor grzeje się dość mocno, ale to normalne. Ale zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Jeżeli wepniemy się tutaj skrętką, to ta dioda środkowa daje o sobie znać, że tutaj jest jakaś aktywność. A dioda środkowa to, zobaczcie, połączenie przez sieć elektryczną. Czyli coś tutaj jest mocno nie tak, powinna się świecić ta lampka, bo to jest połączenie przez LAN. Czyli tak, procesor powiedzmy, że działa, no bo coś tutaj mimo wszystko się dzieje, ale zapala się nie ta dioda, to coś jest tutaj nie tak. Zobaczcie, tutaj nie ma jednego układu scalonego, ja już go odlutowałem. Zawsze kiedy mam do naprawy urządzenia, z których można czytać firmware, zawsze to robię i odlutowuję te serial flashy czy pamięci typu NAND. I
w tym firmware'ze, jak zacząłem przyglądać się dokładnie, jak to wygląda od środka, znalazłem jedną bardzo ciekawą rzecz, która być może jest właśnie tą usterką. Idziemy na pulpit. No dobra, odpaliłem hexeditor i otwieramy teraz dump naszej pamięci flash. I zobaczcie, wygląda to normalnie, tak jak zwykła pamięć flash, tak? Zwykłe dane binarne. Nie ma się nad czym w sumie rozwodzić, ale zrobimy jeden myk. Firmware, który dostarcza TP-Link, można z łatwością rozpakować. I ja tu już mam rozpakowany ten firmware. I zobaczcie. Dodam sobie do porównania następny plik. To znaczy jeden z plików binarnych. Niech będzie ten pierwszy. I patrzcie. Tutaj OK. I są jakieś różnice. I zobaczcie, tutaj po lewej stronie mamy porównanie takie wizualne. Czyli ten plik tutaj otwarty, czyli ten mały plik otwarty tutaj na 70 kB, w całości znajduje się w tym naszym dumpie. Dosłownie, w całości. Proszę bardzo, zaczyna się tutaj. 0100 i tak dalej. I kończy się w tym miejscu. F9, proszę bardzo. Czyli tutaj po prostu, tak jak mówiłem, ten plik mamy w całości załadowany 1 do 1 do naszej pamięci flash. Sprawdźmy drugi plik. Binarny. Czyli ten. OK. I zobaczcie, co mamy. Mamy znowu niemalże w całości ten sam plik w pamięci flash, ale z jakąś jedną czerwoną linią. Zastanawiałem mnie, co to jest ta czerwona linia i zobaczcie, co tu jest. To są same F-ki. Czyli coś tak jakby wykosiło, wyczyściło. Ile tutaj jest? 2560 bajtów. Czyli po 256 bajtów na stronę, to daje 10 stron z tej pamięci flasha. Czyli coś wyczyściło 10 stron z tej pamięci. Być może sam flash jest uszkodzony, a być może coś poszło nie tak po porobieniu upgrade'u firmware'u? Ciężko mi powiedzieć, ale wiecie co, spróbujemy skopiować te właśnie 10 stron stąd, z pliku upgrade'u do naszego dumpu flasha. Zapiszemy to w układzie scalonym i wlutujemy to na płytkę. Ciekawe, czy to pomoże. Być może nie jest to ostatnia usterka, ale na 100% jest to usterka. Bo coś takiego nie ma prawa mieć miejsca. No i dobra, jak widzicie, problem został naprawiony. Zapisałem ten plik jako flash fixed. I teraz programujemy układ. No i okej, zobaczcie, mamy poprawną weryfikację. Czyli układ zapisał się tutaj, tutaj się odczytał. I weryfikacja przeszła pomyślnie, czyli to samo, co mamy załadowane, otwarte, jeżeli chodzi o plik, to samo mamy teraz w naszym serial flashu. Więc co? Czas wlutować układ. No, jak widać, flash jest elegancko wlutowany, także testujemy urządzenie.
Dobra, jak widzicie, mamy już urządzenie przygotowane do testów. Ja tutaj podłączyłem się kabelkami bezpośrednio do wyjścia tutaj z tego zasilacza. Mam ustawione tutaj w tym momencie 10 V i ograniczenie prądowe na 0,5 A. Powinno nam to wystarczyć do testów. Czy w ogóle tutaj te diodki się zaświecą tak, jak powinny się świecić? Jak myślicie, będzie dobrze czy nie? No zobaczymy, czy odbudowa tego flasha cokolwiek pomogła. I włączam zasilanie. Diodki mignęły. I zobaczcie, co jest. Mamy zieloną diodę. Zielona dioda power się świeci. Czyli najprawdopodobniej jesteśmy już w domu. Ale nie przesądzając, zobaczymy, czy będzie wykrywać urządzenie polanie. Właściwa dioda się zapaliła, czyli ta dolna. I zobaczcie to, mamy urządzenie wykryte. Poskładam oba urządzenia i zobaczę, czy będzie komunikacja już tak na linii 240 V. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, zobaczcie, mamy dwa urządzenia podłączone do prądu. Tutaj jest sieć 240 V. Oba urządzenia są już wpięte do komputerów. Z to mój dysk sieciowy. I cały transfer tego pliku 229 MB będzie szedł właśnie przez sieć elektryczną. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, i włączamy kopiowanie. No proszę, 19 MB na sekundę. No cóż, urządzenia, tak jak widzicie, działają. Pewnie jakość tego połączenia zależy stricte od kabli, które macie w domu, od jakości tych kabli. Poza tym tutaj jedno z tych urządzeń jest jeszcze wpięte przez przedłużacz, przez przejściówkę i tak dalej, także na pewno nie służy to szybkości kopiowania plików i tak dalej. No dobra, to by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście film. Jak zawsze zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach. Na razie.